Michała Janczyk. Przyjechałam ze wsi Michałów Kłomicki. To jest 20 km pod Częstochową. Tam od 2 lat opiekuję się 2 hektarami ziemi. I opieka jest to słowo, które odzwierciedla to, co robię. Rosną tam różne rośliny, które ja sieję, uprawiam, opiekuję się nimi, ale też dużo uczę się o chwastach i roślinach dziko rosnących, jak można je wykorzystać. Więc zajmuję się, jestem rolniczką i pogłębiam swoją wiedzę też, czy też to spotkanie tutaj, na którym jesteśmy, to jestem w trakcie poznawania innych ludzi, którzy mają podobne pomysły, idee, mają większe doświadczenie i możemy sobie pomagać. Też zajmuję się na co dzień łączeniem wsi z miastem, że w pewnym momencie doświadczyłam, że ja po jedzenie muszę jechać do miasta, po ekologiczną mąkę, po normalne jedzenie muszę jechać do miasta, po kulturę muszę jechać do miasta, a ja chcę, żeby miasto przyjechało do mnie, że kultura też jest na wsi, jedzenie jest na wsi, przebywanie na świeżym powietrzu, czyli zamiast na fitness można przyjść popracować w polu, dobrze spędzić czas. I to jest pole, na którym w taki miękki sposób pracuję. Też jestem w trakcie zakładania kooperatywy spożywczej w Częstochowie, której jeszcze nie mamy, a na pewno jest potrzeba i jesteśmy właśnie w procesie tworzenia. Ja tu jestem, jakby czuję się jak w niebie. Dla mnie to jest przeogromne szczęście, że jestem w miejscu, gdzie wszyscy rozumieją moją pracę. Nie muszę tłumaczyć, co rolnik robi zimą, czy odpowiadać na jakie pytania, jakby wielu mieszczan nie ma zielonego pojęcia o pracy na wsi z ziemią. Więc tutaj jest ten komfort już rozmowy na wyższym poziomie, że spotkałam tu ludzi, którzy łączą nas te same idee, ten sam cel. Jest tu dużo osób, które działa na rzecz suwerenności żywnościowej, czy też uprawy roślin w sposób ekologiczny od wielu, wielu lat, więc to po prostu są skarbnice wiedzy i chętnie się tym dzielą. Tak, także takie sieciowanie, co było też zamierzeniem tego spotkania, odbywa się tutaj, jest namacalne i jest wspaniale. Współpraca pomaga nam być skuteczniejszym. No teraz tylko ogólnikami, można być etyczna, świadoma, dobrowolna. Współpraca, no choćby tutaj takie zdobycie narzędzi, że ktoś ma młyn, ktoś ma dostęp do określonych narzędzi, czy określonych nasion, dzięki czemu ja mogę poszerzyć swoją działalność. Czyli to jest taka, tutaj jakby mogę zdobyć takie już konkretne rzeczy, które pomogą mi funkcjonować mojemu gospodarstwu. Też w kwestii zakładania kooperatywy tutaj jest wiele osób, które tworzyło, więc zdobyłam już teraz dużo informacji, które być może pomogą kooperatywie częstochowskiej uniknąć tych samych błędów, czy pójść w dobrym kierunku. Czyli jest na pewno dużo takich rzeczy miękkich, jak takie poczucie przynależności do jakiejś wspólnoty, poczucie wsparcia i konkretne, takie wymierne, namacalne narzędzia, jak już wymieniłam, właśnie nasiona, ludzie, którzy już możemy się kontaktować, przyjeżdżać i sobie pomagać. Urodziłam się na wsi i w dzieciństwie moją przyjaciółką była ziemia. Nie, żyłam w takiej izolacji. Nasze gospodarstwo, moje rodzice było oddalone od cywilizacji, więc jakby moim przyjacielem zabawy była ziemia, przyroda, natura. I na pewno wtedy zachodziła wiedza na takim poziomie nieświadomym, czy poczucie łączności i szacunku. Natomiast
gdy zaczynałam już pomagać rodzicom w gospodarstwie, to była głównie taka przymus pracy i mało informacji, dlaczego teraz się sieje, dlaczego. Tak się robiło, bo sąsiedzi tak robili, natomiast nie było to poparte wiedzą i taką radością pracy i świadomością. Ale to, że mieszkałam na wsi i wychowałam się na gospodarstwie, dało mi właśnie taki jakby, że ciężka praca to jest coś fajnego, że to może towarzyszyć człowiekowi i to niekoniecznie jest coś negatywnego. Potem wiele lat w mieście i w konsekwencji tego, że w mieście trudno zdobyć prawdziwe pożywienie, plus jest się dosyć mocno oddzielonym od przyrody, spowodowało, że zakupiliśmy małe gospodarstwo i teraz przez te 2 lata to jest tak, dużo, dużo nauki, dlaczego i za każdym razem poznaję drugie, trzecie, czwarte dno, dlaczego przy tej fazie księżyca siać, co ten chwast oznacza, także to jest zupełnie inna skala wiedzy. Jeśli kochają ciężką, kochają pracę, kochają przyrodę, kochają dobre pożywienie i stoi za tym wszystkim jakaś wyższa idea, że nie tylko moje egoistyczne cele, że ja chcę być zdrowa, tylko coś jeszcze więcej za tym stoi, że dbam o przyrodę, dbam o przyszłe pokolenia, to na pewno im się uda i nie będą tego nigdy żałować. Natomiast odwiedzać wieś, odwiedzać, dotykać ziemi, to pomaga podjąć decyzję.